Salut, j'espère que vous allez bien. Witam was w serii Żywy francuski. Czyli skupiamy się na języku, który jak najbardziej przypomina ten prawdziwy, którym się mówi po francusku na co dzień, a unikamy zbędnego teoretyzowania. Często będę wam pokazywał moje zdjęcia wykonane we Francji. Może nie takie, takie z których się więcej nauczymy, a uczyć się będziemy kompletnie od podstaw. Mam nadzieję, że taka forma się Wam spodoba. A jeżeli jeszcze mnie nie znacie, cześć, ja jestem Szymon i na tym kanale uczę chociażby francuskiego. A więc już bez przedłużania, zapraszam. Oto przed Wami takie trzy słowa, które będziecie jeszcze spotykać tysiące razy we francuskim. Więc zaczniemy od tego, żeby dobrze przyswoić sobie to, jakie czytamy. I zacznijmy od tego, żeby przyłapać je gdzieś w naturalnym środowisku. Więc zobaczcie to zdjęcie. Może trochę niezbyt pozytywne na początek serii. Bo mam tu plakat o zaginięciu. A my się skupiamy na tym fragmencie, gdzie mamy owe słowa. A więc znajdźmy je i sobie zaznaczmy. Konkretnie chodzi o to, że w tym fragmencie na plakacie opisują to, w co ubrany był zaginiony. No i właśnie chodzi o to, że we francuskim, zanim powiemy jakiś rzeczownik a rzeczowniki to ludzie oraz rzeczy no to my jeszcze musimy przed to wstawić takie słówko czyli rodzajnik. No i jeśli słowo jest w rodzaju męskim, rodzajnik jest jeden, a jeżeli w żeńskim, no to jest drugi. I dlatego też tutaj mamy takie słowo no ale przeczytajmy to wreszcie: sam nasz rodzajnik brzmi a. I jest to problematyczne, bo my nie mamy w języku polskim czegoś takiego, więc po prostu to powtarzajmy i zapamiętujmy. Nie przejmujcie się, jeśli od razu Wam to nie wyjdzie idealnie. Uwierzcie mi, że z czasem Wam ta wymowa przyjdzie. Ten drugi, czyli żeński, jest już znacznie prostszy. Tam po prostu czytamy un, ale zwróćcie uwagę, że nie czytamy un, bo to nie jest takie polskie u. Francuskie u brzmi u, a więc spróbujcie jeszcze raz ze mną. Une casquette. Czyli mamy dżinsy i czapkę z daszkiem. A trzecie słowo znajdźmy w takim plakacie. Dużo tu jest tekstu, ale my przybliżmy tylko na ten mały fragment. Mamy tutaj to trzecie słowo i we francuskim musicie wiedzieć, że owszem, mamy męski i żeński rodzaj. I w liczbie mnogiej te rodzaje też są, ale nas to tutaj nie obchodzi, bo my mamy i tak tylko jeden rodzajnik. I wygląda on tak, a brzmi... D. Czyli nie czytamy litery S. No i na przykład tutaj mamy de degradation. Czyli jakieś tam zniszczenia, degradacje. Na razie musi nam to wystarczyć i już niedługo będziemy tłumaczyć dłuższe fragmenty. A więc jeszcze raz wrzućmy te słowa na ekran z jakimiś innymi rzeczownikami i przeczytajmy to jeszcze raz spokojnie. Un livre. Une ville. De film. Czyli książka, miasto, filmy. Książka jest rodzaju męskiego, a miasto żeńskiego. I dlatego właśnie wybraliśmy takie rodzajniki. Filmy są męskiego, ale jakiego by nie były, tutaj i tak jest tylko jeden rodzajnik, czyli D. I już teraz możecie gdzieś sobie zaznaczyć, zanotować, że litery E na końcu słów nie czytamy. To jest super charakterystyczne, łatwo to usłyszeć już od na początku. No ale pierwsza trudność się pojawia na przykład w takim słowie. Tego nie przeczytamy un ami, tylko un nami. Pewnie wielu z Was się już z tym spotkało. A jeżeli nie, już śpieszę z wyjaśnieniem. Aby łatwiej wymawiać pewne połączenia, Francuzi przenoszą ostatnią literę z poprzedniego słowa do kolejnego. A kiedy się to dzieje? Wtedy, kiedy na końcu tego poprzedniego mamy spółgłoskę. A kiedy to drugie to samogłoska. Wtedy przechodzi do kolejnego, tak jak tutaj. Gdyby to było coś w rodzaju żeńskim, no to nic takiego się nie dzieje, no bo są dwie samogłoski. Nic nie musi przechodzić. A więc un ami, ale już un ami. Bez kłopotu. To zjawisko nazywa się liaison. A my sobie po prostu możemy to nazwać przechodzeniem i poćwiczmy to jeszcze na kilku słowach. Un arbre. Un homme. No bo hawy francuskim... Jest nieme, więc traktujemy je tak, jakby go tam nie było, a więc litera N przechodzi dalej. No i może niektórzy z was już o tym pomyśleli, że kiedy mamy to słowo, czyli D, tam też na końcu jest spółgłoska, więc i to będzie przechodziło dalej. Ale tu jest mała pułapka. Zobaczcie, D Litera S, która przechodzi dalej, brzmi jak Z. Dlatego przeczytałem to w ten sposób, D Spróbujcie razem ze mną kilka kolejnych słów dla ćwiczenia. Des oreilles. Des A więc gdzieś to sobie oznaczmy i odpocznijmy od tego tematu. Zapraszam do kolejnego. Poskaczmy sobie trochę po zdjęciach i poczytajmy parę rzeczy. Zobaczcie taki znak. Nas interesuje pierwsze słowo. Przeczytamy je attention. Skupmy się na tym dźwięku w środku. A Czyli trochę jak nasze O. Tak sobie też to możecie zapisać, to en, a w zapisie fonetycznym to jest a z taką tyldą. No i znak oznacza uwaga. No i zobaczmy to w kolejnym. Mamy résidence. Samo w sobie słowo bez kontekstu, rezydencja. Może kiedyś chwycimy cały ten znak, ale może nie wszystko naraz. Może taki. Nas interesuje znów to słowo, które sobie zaznaczamy. Mamy defons. Teraz może ten, nu, może, pa. Zobaczcie, że tutaj ten sam dźwięk to już nie jest en, tylko an. O co chodzi? We francuskim ten sam dźwięk nie jest tworzony przez dwie litery, zawsze te same, tylko więcej tych zlepków. A więc na przykład ten dźwięk, o którym my teraz mówimy, jest tworzony przez te oto cztery zlepki. Możecie sobie gdzieś je zapisać, ale oczywiście nie uczcie się ich z góry na dół, bo to bez sensu. Lepiej ćwiczyć na poszczególnych słowach. Więc przejdźmy od razu do kolejnego zdjęcia. Przeczytajmy to słowo. Puisson. A to? Spróbujcie sami. Batimo. Teraz to na schodku. Mamy tutaj dwa razy ten sam dźwięk. On To jest super częste słowo, które będziecie spotykać mnóstwo razy, czyli. Como? Znaczy po prostu jak. A teraz coś nieco innego. Zobaczcie to. Tutaj inny zlepek, to nie jest żaden z tej czwórki. Przeczytamy mund. Jaka jest różnica? Zobaczcie, że to już nie jest o. Takie otwarte, takie pełne, tylko taki dźwięk nieco bardziej zamknięty. Mund. Zobaczcie różnicę. To po lewej czytamy o, ale to u. To jest inny dźwięk, trochę rzadszy. Oficjalnie zapisuje się go w ten sposób, ale możecie zapisać sobie to po swojemu. Tylko dwa zlepki go tworzą, więc jest to dosyć proste do zapamiętania. I możecie na przykład to słowo MUND sobie zapisać, czyli świat. Albo na przykład BUN, czyli dobry. Może to też być na przykład słowo "ombre", czyli cień. Francuski ma dość skomplikowaną wymowę i to pewnie większość z Was, którzy podchodzą do nauki, doskonale wie, ale jak widzicie, tutaj w tej serii staram się ją tak trochę uchwycić po troszku. Na takiej zasadzie, że to powstaje naturalnie. Osobiście nie jestem fanem takiego uczenia się z góry na dół i na przykład poświęcenia całej lekcji tylko i wyłącznie wszystkim zasadom wymowy, bo to też nie jest takie naturalne. Wydaje mi się, że dobrze będzie tak po troszku po prostu co jakiś czas przytaczać sobie kilka takich zasad, tak jak to robimy teraz. No i jeszcze w tym odcinku zaproszę Was do rozczytywania kolejnych tekstów francuskich ze zdjęć, ale tym razem skupimy się na czymś innym a konkretnie na e. Zdążyliście już zauważyć na przykład w takim słowie, że e francuskiego, które jest na końcu nie czytamy. No okej, okay, to jest pewna zasada, którą łatwo zapamiętać. A co kiedy jest w środku? Zobaczmy sobie taką tabliczkę i przeczytajmy. De fons d'affiche. Trochę tego za dobrze nie widać, bo jest nieco ugięta, ale to pierwsze e ma nad sobą kreskę w prawo. Jeżeli zobaczycie kreskę w prawo, takie e czytamy, niezależnie od tego, gdzie się znajdzie. A zobaczcie, że drugie słowo przeczytaliśmy. Da, -fi sze. I tam też jest takie zwykłe polskie e. A czemu? Bo jest w środku, a nie na końcu. Najlepiej jest sobie dzielić słowa na sylaby. Zobaczcie. A, fi, sze. I jeśli widzimy, że to e jest w środku, sze, no to czytamy je tak jak polskie. A tabliczka znaczy zakaz ogłaszania. Przeczytajmy to. Merci de ne pas s'approcher de cette fenêtre. Tutaj zrobili błąd i dwa razy napisali set, a teraz ich błąd został uwieczniony na filmie. I zobaczcie, że przeczytałem merci. Dlaczego e? No, bo jest w środku znów. Merci. si Ale zobaczcie drugie słowo. Nie przeczytałem ne, no bo e jest na końcu, ale przecież mówiliśmy, że skoro e jest na końcu, to nie czytamy go wcale tak jak w słowie livre. Wyjątkiem są te super krótkie słowa, no bo gdybyśmy w nich nie przeczytali e, to byśmy już nic nie słyszeli, więc tam to e jest takie ledwie słyszane i czytamy n. Czyli prawda jest taka, że brzmi to po prostu jak ,,y''. Przeczytajmy to jeszcze raz. Merci de ne pas s'approcher de cette fenêtre. Prosimy o niezbliżanie się do tego okna. Od tego momentu w tym ćwiczeniu zaznaczajmy sobie to ,,e'', które jest takie jak polskie na niebiesko, na czerwono to, którego nie słychać wcale, a na pomarańczowo to ledwie słyszane takie jak, jak polskie ,,y''. Problem de u de propreté, QR code pour changer les choses. Zobaczcie, bardzo charakterystyczne słowo d. I zobaczcie, że dzięki tej zasadzie, którą właśnie poznaliśmy, nie pomylimy słowa d ze słowem D. Znaczenie tekstu, problem z komfortem lub z czystością. Zeskanuj ten QR kod aby zmienić rzeczy. Czytam po polsku zmienić postać rzeczy. Teraz taki obrazek, tutaj trochę trudniej, bo mamy AI pierwszy raz. A musicie wiedzieć, że to czytamy jak E. Czyli J'aime ma ville propre. Utilisez des distributeurs de sachets mis à votre disposition. Tekst znaczy: Kocham moje czyste miasto. Używaj dystrybutorów naworki, worki, na woreczki. Oddanych do Waszej dyspozycji. Na tym etapie nauki trudno by Wam jeszcze przyszło samodzielnie przetłumaczyć te teksty. Tłumaczymy tu je dla ciekawostki na tym etapie, a później zobaczycie, że sami prędko dacie radę takie teksty tłumaczyć. A więc powiedzieliśmy sobie teraz o literze E i było to nieco uproszczone, bo prędko dokleimy sobie do tego jeszcze co nieco, ale wydaje mi się, że na ten moment to i tak spora dawka wiedzy. Koniecznie zostawcie ocenę pozytywną pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a seria Wam się podoba. I zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie powiemy sobie wreszcie o czasowniku, czyli już o czynnościach. Link do odcinka będzie teraz na ekranie, będzie też w przypiętym komentarzu. Widzimy się w następnym filmie. Halazen